przechodzimy do kolejnego druku. Proszę Państwa, druk numer 207. W sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego wydatków bieżących na rok 2013 Rady Dzielnicy 15 Miszczyłowce. Plan finansowy wydatków Rady Dzielnicy 15 Miszczyłowce na 2013 rok. Uchwalony uchwałą numer 25/201/2014 Rady Dzielnicy 15 Miszczyłowce. Z dnia 24 stycznia 2013 roku dokonuje się przeniesienia środków w dziale 750 z paragrafu zakup energii kwota 1160 na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Konieczność dokonania zmian w planie finansowych wydatków w dzielnicy 15 Miszczyłowce wynika z bieżącej analizy wydatków w roku 2013 w oparciu o sprawozdania Wydziału Obsługi Urzędu Miasta Krakowa. Czy Pan jest Pan chciałby coś? Co miesiąc jest przysyłane sprawozdanie co do wydatków i to jest analiza prognoza do przodu na cały rok. Przepraszam, mówimy o telefonii stacjonarnej. Dwóch telefonach stacjonarnych. Przy czym jednego nie używamy w ogóle, a na płaci balona. Czyli zaoszczędziliśmy na energii. Analiza wydatków energii tak wychodzi mniej więcej, że będzie pan warto przesunąć bez uprzedzeń. A to nam chyba jeszcze w ciągu roku życie zweryfikuje. To ja mam pytanie, a nie możemy wypowiedzieć tego tylko numeru telefonicznego, żeby... Właśnie od razu mówimy, bo my chcieliśmy, naprawdę telefon jest... chcieliśmy się go pozbyć i pani Agnieszka wytłumaczy, dlaczego nie możemy. Ponieważ jeszcze nas obowiązuje w tym roku umowa z telekomunikacją do miasta, na podstawie której nie możemy skierować numeru. Ale w tym roku ma być nowa umowa, więc mogą nam się dotykać. Było napisane pismo, dostaliśmy odpowiedź. Bo to zawsze grosik do grosik. Ale oczywiście. Właściwie ten kawałek, bo jest odłączony. Dobra. Korzystamy z jednego telefonu. No, ale to raz w 12 miesięcy, to też chyba wystarczy. Ale nie mamy na to pani Gosiu wpływu. Chcieliśmy mówić. Nie, ja mówię o przepisach, jak to są małe przepisy. Zatem proszę o przyjęcie uchwały według druku nr 207 w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego wydatków bieżących na rok 2014 Rady Dzielnicy 15 Miszczyłowice. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam do tym, że Rada Dzielnicy 15 podjęła uchwałę nr 26/207/2013 w sprawie zmiany planu finansowo-rzeczowego wydatków bieżących na rok 2013 Rady Dzielnicy 15 Miszczyłowice.